polski rząd deklaruje, że poprze umowę CETA, która ta umowa daje dużą władzę korporacjom nad państwami. Tymczasem dotychczasowa retoryka rządu PiS polegała na tym, że to państwo będzie silniejsze niż ponadnarodowe korporacje. Jak zrozumieć tę decyzję rządu? Może tak tradycyjnie, że jak PiS mówi, że coś zrobi, to mówi. Tak? To znaczy, że te wszystkie deklaracje nie mają się potem nijak do konkretnych decyzji politycznych. I paradoksalnie w tej retoryce, znanej też sprzed 10 lat, takiej przez krytyków określonej jako populistyczna, ale tak naprawdę mająca na celu tych, którzy byli wykluczeni, słabsi, ubożsi, jeśli chodzi o konkretne decyzje polityczne, przekładała się na decyzje najbardziej korzystne dla najbogatszych. I podobnie jest tutaj, tak, że mamy problem z kolei niezastępczy, bo myślę, że strasznie ważny, czyli dyskusja wokół praw reprodukcyjnych, prawa wyboru, prawa do antykoncepcji, edukacji seksualnej, a pod spodem idzie pewien rodzaj umowy, tak jak CETA właściwie, czy wcześniej TTIP, które te umowy gwarantują niewiarygodną władzę wielkim korporacjom, władzę, która wobec której właściwie rządy narodowe w pojedynkę są bezradne. Mało tego, rządy same przyjmują rodzaj mechanizmów regulowania sporu między wielkim globalnym pracodawcą czy przedsiębiorcą, a państwem narodowym. W tym sensie to oczywiście jest sprzeczne, ale ponieważ rozmowy w Polsce o CETA nie ma. 15 października, wydaje mi się, odbędzie się wielki protest w Warszawie, ale te wielkie protesty przyciągają kilkaset osób maksymalnie. Opozycja milczy w tej sprawie. Tak? Albo prawo jest jeszcze bardziej za CETA niż rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc my mamy pewien paradoks, że nagle jak dochodzimy do jakiegoś naprawdę istotnego problemu politycznego, który de facto związany jest z tym, co się dzieje w globalnej perspektywie, to cała polska scena polityczna mówi jednym głosem. Tak? Bo Platforma Obywatelska, czy Nowoczesna, są absolutnie za CETA, bo to jest interes wielkich korporacji, wielkich firm światowych, globalnych, czy tak naprawdę tych zawodników, którzy się naprawdę liczą, jak USA, czy Chiny, czy de facto też Rosja. I nagle ta cała retoryka, w której na co dzień jesteśmy zanurzeni, ona znika. To jest dramat polityczny. To jest prawdziwy dramat polityczny, że o rzeczach, które dotyczą nas i będą nas dotyczyły w przyszłości, właściwie nie rozmawiamy. Dramatem jest też to, że ta dyskusja przykryta jest tym kuriozalnym sporem o de facto odebranie praw kobietom, w sprawie której też to nie jest incydentalne. To nie jest plotkarska historia, czy nic nieznacząca. Mamy spiętrzenie dramatu.